Dobra, i jeszcze ta druga ryba z medium, 94%. A, soda fish, wiem jak go złapać. Pokażę wam tajny trik na soda fish. Partia trik! Live. Chętnie obejrzę? Dobrze, dobrze. Ja już go widziałem kilka razy tego soda fish, ale go olewałem. Bo wiem jaki jest trik na niego. No to ci zaraz kończę, pokażę trik i se złapiesz za chwilę, bo to jest trik, że w ciągu minuty łapiesz soda fish. Patrz to. Wracasz łodzią, sprzedajesz rybki, bo dużo pieniędzy jest, przydałoby się to sprzedać. Ghost fish? Nie wiem, nie wiem. A to jest medium ryba? A bonefish. I teraz robisz tak. Kupujesz to i zapieprzasz. Tam gdzie ryby spływają w dół. I zaraz soda fish zostanie spotkany. Chociaż nie wiem, czy nie trzeba zresetować gry. Nie, nie trzeba. Kurde, nie będę wiedział, gdzie on jest, bo nie mam tej czapy, niestety. Ale on płynie jakoś z lewej strony. Wiecie co, może inaczej. Zejdę sobie tu. Na niego poczekam. Ja pierdziel, nie wiem czy... Nie zdążę już, bo on mi ucieknie pewnie. Co tu płynie, co takiego niebieskiego? Chociaż czekaj, bo on dopiero zaraz będzie płynął. Ja nie wiem, co to jest ghost fish. Ty, ale ja spieprzyłem, bo nie ma już tego. W sensie... No ja pierdzielę, nie wierzę! Hej luj. Szybki resecik. Jeszcze raz. Nie mogę czapki do questów założyć, bo mi noc zniknie. Grę wywaliło, jaki resecik? A racja, sorry. No to ja nie resetuję jak debil gry. Po co? To jest gra dla przyjemności, a nie żeby ryby łowić. Jak wiesz, stary fanatyk. Inaczej teraz robię, bo jak ja nie klikam baita, to one to olewają totalnie. Po prostu poczekam, aż będzie tu płynąć. Tyle. Prawda? Wiem, 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 Kodziu. Ja już widziałem parę razy tego bonefisha. Dobra, czekamy, czekamy, czekamy. Aż będzie soda fish. Trzeba szybką reakcję mieć. Czyli coś, czego nie mam, ale może się uda fartem. Łańcuch ryb. Soda fish. A soda fish ile warty? Dużo? Przecież milion? Ale gdzie on jest? Ty, żeby się mój trik nie sp... No chociaż go zobaczyliśmy. Jak się go łapie? Bo chyba trzeba... Jak puszkę wyjąć? A trzeba mieć hak na to czy nie? No działa trik, chociaż widzieliśmy go. Ale on jest do góry noga. Nie, da się. Da się, uda się. Czekajcie, gry wywaliło.
Uda się, wiecie czemu? Bo tak. Oglądaj, jeszcze raz. Tym razem się uda. Zobaczycie, widzowie. Już wiem jak. Puszkę jego się podnosi i on za puszką biegnie, ale na puszkę się go łapie. Tak, tak, i Olku, chcę tak zrobić teraz. Ty, ale bez haka jestem. Żadnego. Ale mówicie, że bez haka jest ok. No to git. To albo nie, prawda? Potem trzeba atakować Sodafish? Wyżej czekaj. Nie, bo mi spada to. Nie wierzę. No i już nie ma spokojnego polowania. O mój Boże. Nie uda się. Nie uda się. Przez to gówno się nie uda. Ja pierdzielę, nie uda się. Pieprzę tą grę. Dobra, gdzie go znajdę w dzień? Na koniec mapy. Dobra, próbuję go jednak złapać. Dzięki Fajans za 11 miesięcy. Dzięki wielkie, ale z Prime'ika warto, bo jest za 4 zł. Także jakbyś chciał dalej subskrybować, to sobie ogarnij tego Prime'a. Będziesz 4 zł tylko musiał. No co huragam, to wszystko jest wyreżyserowane. Ja normalnie się nie denerwuję, naprawdę. To jest taki chill, widzowie. Tutaj czekaj, w tym miejscu nie mogę, bo jak dotykam wędki, to mi ryby się lecą do niej. Muszę czekać tam. Ale ja już mam sposób ogólnie, mam sposób. Mam sposób. Tylko jak ja tą puszkę z mordy mam mu wyjąć? W sensie jak on będzie tak do góry nogami, że głową do mnie? To wtedy tak czy bokiem jak będzie. Męczy się ją. Aha. Ciekawe, ciekawe. W sumie tak jestem tu dla... coś tam, masz rację. A jestem tu dla was widzowie, a piękny nick. Co był? Kiedy? Co ty pieprzysz? Minął mnie? Nie no, masz perma, jestem tu w dupę, coś tam, jakiś z dupy nick. Pieprzeńcu, czytam twój pieprzony nick i przez co jakieś gówno ryby nie widzę. Ja pierdzielę, no nie wyrobię z tobą. Nie mogę, no. To nic, to nic, to nic, nie przejmuj się, widzę, to nie twoja wina. Dobra, już wiem jak go złapać, bo ja nie rozumiałem na początku, ale już wiem. Dzięki Wojwas za subka. Z Prime'ika, wykrzyknik Prime, widzowie, przeczytajcie sobie, wykrzyknik Eneba, najlepsze gry, najtańsze, płacąc za granie w komputer, naprawdę. Gigaoro, napisz wykrzyknik Eneba, a w tym czasie ja złapię Sodafish. Dobrze, Fajans, oro. Mam plan. Po co tak nisko? Nie wiem.
Ciężko powiedzieć. Patrz to. To ty nie. To ty nie. To ty nie. Jestem gotowy cały czas. Moje całe życie opiera się tylko na tym, żeby złapać sodafish. Nic więcej w życiu nie chcę od życia w życiu. Tylko sodafish. Ile go tak bejtować? A, rzeczywiście, już widzę. I teraz się złapie? Ale to jest w dupy łatwe. Łatwe. Nie no, za łatwa ta soda fish, widzowie. Że to jest takie proste? To smoka to się pewnie łapie w sekundę. Sam na łódkę. Ja pierdziele, 1,5 miliona. Taka cena jest po prostu piękna. Czas podwoić majątek. Da się zrobić, żeby ta ryba była warta 3 miliony. Wystarczy, że kupisz czapkę, która daje podwójną wartość za szkielety ryb. Dajesz ją obgryźć całą i masz S3 miliony, ale szkielet jest mniej warty niż ryba. Chyba, że to jest nadal wartość ryby. Jak tak, to fajnie, ale po co mi 3 miliony w tej grze? Ja bym... milion i nie mogę tego wydać, bo nie ma już na co. I teraz 3. Zarzucił 1,5 miliona? No co to jest dla mnie, chłopie. Przykiwają już skilla. Dobra, i teraz tak, medium. Brakuje nam jednej ryby. Stormi, śmieciu w dupę. To co? Chyba czas na resyciki gry, szukanie burzy, a jak będzie burza, to złapiemy ją. Ty, a bonefish to ja... A teraz złapię bonefish, iluj. Bonefish jest chyba tutaj, na dnie, nie? Ja ją pamiętam, że znajdywałem. Tylko, że mi bomba nie wybuchła za wcześnie. Tu jest bonefish? Ja pierdzielę. Super, super, super. Ale tu i takiej nie ma, to luj. O, 400 km. No, nie mam pieniędzy, jest. Brzuch boli 7% na telefonie. Aż do stracza chcesz iść. To jest dobre, żeby ćwiczyć silną wolę. Podłącz telefon i czekaj, aż się naładuje do 20. Z taką sraką w brzuchu. I potem, jak już się naładuje, to wiesz, o co mi chodzi. Silną wolę ćwiczysz. Spieprzaj. Naprawdę. To działa. Tylko trzeba umieć. Tu będą bonefishy. Albo za nisko jestem? W sensie nie, czekaj, one były już tutaj? Zaraz przeczytam, widzowie, o tym ghostfish. Tylko tego bonefisha chcę złapać. A, tutaj będą. W tej jaskini, tak? Tylko ja ją ominąłem. Muszę do niej wejść. Ja pierdzielę, w dupę, no nie wyrobię. Dobra, znajdźmy gdzie one są, to będzie łatwiej. Nie, one były gdzieś na mapie. O, tutaj. Widzicie? Cave Shark, tak.
Jak złapać sekret fish torbi? Biało-żółta duża ryba, pływająca na średniej głębokości, ale dosyć daleko od brzegu. Ryba jest na skraju wyginięcia. Chyba łapałem torbi. To jest średnia wielkość. Ej, mam ghost fish. Ty, o to wam chodziło? To ja to mam. Ale czekaj, to torbi ja chyba złapałem. Z jakiej wielkości są te ryby? To jest gast? A, rzeczywiście. Sorry, sorry. Ty, ja to torbi kojarzę. Chyba, że tylko mi widz wysyłał wygląd. Dobra, Luis, ty. Ta biało-żółta duża ryba pływająca na średniej głębokości, ale dość daleko od brzegu. Ryba jest na skraju wyginięcia, więc za jej złapanie dostajemy stoka. Kiedy sprzedajemy ostatni egzemplarz, ukaże nam się komunikat torby. Torby wyginął. I po wyginięciu tej ryby można złapać ghostfish? I dopiero potem, po złapaniu tych dwóch torbich pieprzonych, rzuca się wędką do góry i się pojawia napis: pojawia się duch torbiego, potem w wodzie będzie pływać ryba, która jest cała z kości. Dobra, dobra, dobra. To zaraz, najpierw bonefish. I zrobimy to. A to w dzień mogę złapać te torbi? Czy trzeba na noc czekać? Kurde, bomby nie mam. Fuck, jump finance, SP i slowa. W dzień szkielet, w noc, dobra, dobra. Wszystko git. Teraz szybka akcja, żeby mi się nie rzucił ten śmieć na to. Chodź tu. Co on robi? Jak go złapać? Co on w dupę? O Jezus. Dzięki Kenshi za słupka. Następny prime gigafog. Dobra, udało się bonefisha. Szkielet tylko w burze jest. Ja pierdzielę, już mamy dwie ryby do złapania w burze. To niedobrze. A jak jest czapka na burze w końcu, czy nie ma? Przydałaby się, żeby była, tak szczerze. Tam już mamy. Nie ma. Niedobrze. A, nie musi być burzy na tego ghostfish. Dobrze, dobrze, tyle dobrego. Dobra, gdzie jest Tistle? Złapmy z... A Tist... Nie, to nie będzie tego. Kurde, tego Stormiego. Dobra, to najwyżej large Tistle. W co ja gram? Jak to w co? Tak, Gierczak, bo to nie da się zbotować. No Amazon normalnie płaci tak, jakbyś kupił zwykłego suba. Ale wiesz, to nie wszyscy ludzie, którzy korzystają z Twitcha, z Amazona, mają Twitcha. Tak naprawdę to jest mniejszość. Przecież Twitch... Ta Amazon Prime daje inne rzeczy też. Ten Twitch sub to jest pakiet. I to pewnie mała część osób wykorzysta z tych ludzi, którzy to zamówią. Czekaj, czekaj. Cave Shark, tak. Tak, dokładnie, Marojo. Oni tak, no, zrobili promocję po prostu, im się to opłaca i tyle, no. Amazon na pewno ogarnia takie gówna. Gdzie jest Histle?
Ta ryba z Questa jest tam, gdzie Bonefish? Tak? 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 Witam, Wiciu. Tak. To szukamy tchisle śmiecia. Chyba dobrze jestem. Jej chyba nie mam. Fizowaty. Złapanej. Nawet nie wiem, gdzie ją znajdować. Podobno gdzieś daleko od brzegu jest. No i gdzie jest to tchistle zapieprzony? Tu są te bonefishe. Co wy mi gadacie, że to jest tu? No jak to jest to, jak ja mam czapkę od questów? I mi nie pokazuje jej. To nie jest ta. To w dupa nie jest ta, co wy pieprzycie? No chyba, że ja czapki zapomniałem ubrać, to inna sprawa. Zaraz się dowiemy. Nie no, to jest jakiś thresher pieprzony. Nie no, trole pieprzone. I dobra, luj z tym, tchistle złapmy i zaraz łapiemy. O kurde, tą burzę chcę! Chociaż nie, najpierw złapię te dwie ryby na wyginięciu. Będzie prościej. A w jakich miejscach one się szuka? Te tobi? Trombi? Chyba, że je już mam. Lambi. Nie, nie mam ich, bo ja nie pamiętam komunikatu, że ryba wyginęła. Chyba, że ja tego w ogóle nie czytałem. Largę? Nie no, mam! Torbi! A, bo dwie mówiliście są! No tak! Mam dwie złapać, nie jedną. Pamiętałem! To Torbi się chyba tak napieprzała ze mną. Ale ja jedną złapałem, widzowie pis... Kurde, nie to zrobiłem. Dobrze, są dwie. No może co reset się one ożywiają i teraz będę musiał złapać. Tylko gdzie one są? Odpijesz się ode mnie. Z której strony będzie? To jest to? Nie, nie, to jest taka z czołem. Tutaj chyba pływa. No, to jest ta druga. O kurde, tu jest jeszcze jedna. Ty, to dwie może złapię, co? Gdzie ona spieprzyła? Tu jest. Ta, to jest ta z czołem. Pierwszą jest sprzedać. Do Ghostfisha musi być burza? Luj z tym. I tak, żeby Ghostfisha wywołać... Noc, oby burza. Ale jak się sama noc zrobiła, to teraz chyba resety dadzą, że burza może być. O, jest! I teraz co zrobić? Do góry wędkę? Jak ja mam to zrobić? Już jest ten Ghostfish, czy nie? Podczas burzy co mam zrobić? Rzucić wędkę do góry?
Bo ja coś tam pisał, widzę, że mam wędką do góry rzucić, ale się w dupę nie da. No dobra, to olejmy na razie Stormy i tego. Czekamy na burzę. Klikam wait. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę